1969 roku wysłaliśmy na Księżyc 12 osób podczas kilku misji. A mimo to nauczyliśmy się znacznie więcej o Księżycu niż o oceanach, pomimo setek wypraw badawczych, które tam przeprowadziliśmy. Choć twierdzenie, że 95% oceanu pozostaje niezbadane, jest nieco przestarzałe, to faktem jest, że wciąż nie odkryliśmy jego dużej części. Eksploracja oceanów to ogromne wyzwanie, wymagające wytrzymywania ciśnienia równego wadze 50 gigantycznych samolotów pasażerskich oraz poruszania się w niemal całkowitej ciemności, gdzie nie dociera ani jeden promień światła. Nic dziwnego, że do dziś większość odkryć oceanicznych uznaje się za przełomowe. Od zaginionych kontynentów po ukryte miasta, oto 20 najnowszych odkryć oceanicznych, które mogą zmienić bieg historii. Napisz komentarz "ocean" i zostaw łapkę w górę, a przypnę ci serduszko. Jeśli chcesz poznać najbardziej szalone rzeczy, to koniecznie oglądaj do samego końca. Historyczny wrak statku Endurance. Endurance był brytyjskim statkiem dowodzonym przez Sir Ernesta Shackletona podczas cesarskiej ekspedycji transantarktycznej, która trwała od 1914 do 1917 roku. Celem ekspedycji było dokonanie pierwszego lądowego przejścia Antarktydy od Morza Weddella do Morza Rossa. Jednak od samego początku ekspedycja napotykała na trudności. W styczniu 1915 roku Endurance utknął w gęstym lodzie na Morzu Weddella. Po miesiącach prób uwolnienia statku Endurance uległ lodowi i zatonął 12 listopada 1915 roku. Shackleton i jego 20-osobowa załoga zostali uwięzieni na dryfującym lodzie. Nie mieli wyboru. Musieli rozbić obóz na lodzie przez miesiące, znosząc ekstremalne warunki. Gdy lód zaczął pękać, załoga wyruszyła w szalupach ratunkowych, pokonując zdradliwe wody, aby dotrzeć do Wyspy Słoniowej. Stamtąd Shackleton wraz z małym zespołem podjął odważną podróż na dystansie 1287 km na wyspę Georgia Południowa w szalupie ratunkowej, szukając pomocy dla reszty załogi. Na szczęście załoga została uratowana, ale Endurance zaginął na ponad 100 lat. Jednak w marcu 2022 roku ekspedycja Endurance 22 Inches dokonała historycznego odkrycia, używając zaawansowanej technologii podwodnej. Zespół zlokalizował wrak na głębokości 3450 metrów na Morzu Weddella. Statek został odnaleziony w niezwykle dobrze zachowanym stanie, a jego nazwa była wyraźnie widoczna na rufie. Do dziś to odkrycie jest jednym z najbardziej historycznych znalezisk podwodnych. Intrygująca pamięć europejskich węgorzy szklanych. Przez długi czas było tajemnicą, jak węgorze, zwłaszcza europejskie węgorze szklane, potrafią nawigować z powrotem do swojego miejsca narodzin w Morzu Sargasowym. Ostatnio jednak naukowcy wierzą, że w końcu odkryli sekret. Badacze z Uniwersytetu Miami, ze Szkoły Nauk Morskich i Atmosferycznych Rosenstiel, odkryli, że te węgorze posiadają magnetyczną pamięć, która pozwala im zapamiętywać i nawigować wzdłuż prądów morskich, korzystając z pola magnetycznego Ziemi. Ta zdolność, wcześniej znana u gatunków takich jak żółwie morskie i niektóre ptaki, została po raz pierwszy potwierdzona u ryb. Jak wspomniałem wcześniej, europejskie węgorze szklane rodzą się w Morzu Sargasowym, ale większość swojego życia spędzają w słodkowodnych rzekach w Europie i północnej Afryce. Aby powrócić na miejsce swojego narodzenia, by się rozmnażać, korzystają z geomagnetycznych wskazówek, które zostają zapisane w ich organizmach na wczesnych etapach życia. Te węgorze potrafią wykrywać zmiany w polu magnetycznym Ziemi i używać tych informacji do nawigowania w skomplikowanych prądach wodnych, co umożliwia im dotarcie do celu. Naukowcy są podekscytowani potencjałem dalszego zgłębiania zdolności magnetycznej percepcji i planują zbadać inne gatunki ryb, aby sprawdzić, czy również posiadają tę umiejętność. Tajemniczy wirus na dnie Rowu Mariańskiego. Naukowcy z Chin odkryli nowy tajemniczy wirus na głębinach Rowu Mariańskiego, najgłębszej części oceanów świata. Nowo odkryty wirus, nazwany WB-SHASM-WI-YAH-4-1907, został znaleziony na oszałamiającej głębokości 6100 metrów wewnątrz Rowu Mariańskiego, co czyni go najgłębiej znanym wirusem w historii. Ten wirus jest bakteriofagiem,
rodzajem wirusa, który infekuje bakterie i wykorzystuje ich komórkową maszynerię do rozmnażania. Co myślisz o tym odkryciu? Daj znać w komentarzu, a jeśli masz własne teorie, koniecznie się nimi podziel. Nie musisz się jednak martwić, ten wirus nie stanowi zagrożenia dla ludzkości. Rów Mariański ze swoim miażdżącym ciśnieniem, ekstremalnymi temperaturami i całkowitą ciemnością jest jednym z najbardziej nieprzyjaznych miejsc na Ziemi. Pomimo tych skrajnych warunków, życie tam kwitnie w niespodziewanych formach. Odkryty przez zespół z Uniwersytetu Oceanicznego w Chinach wirus celuje w bakterie z rodziny Halomonadaceae, które powszechnie występują w pobliżu kominów hydrotermalnych na dnie oceanu. Te kominy emitują wrzącą wodę bogatą w minerały, tworząc unikalne i wymagające środowisko, w którym przetrwają jedynie wysoko wyspecjalizowane organizmy. To odkrycie znacząco poszerza naszą wiedzę o ekosystemach głębinowych i różnorodności form życia, które je zamieszkują. Otwiera również nowe ścieżki do badania interakcji między wirusami i bakteriami w skrajnych warunkach. Zaginiony kontynent Zelandii. Niedawno naukowcy odkryli kontynent znany jako Zelandia, rozległy podwodny masyw lądowy położony na wschód od Australii. Ten ogromny kontynent mierzy oszałamiające 1 900 000 km kwadratowych, co sprawia, że jest prawie dwa razy większy od Indii. Kto by pomyślał, że ten masywny kontynent był kiedyś uważany za coś zmyślonego? Naukowcy przeprowadzili wiele badań, zanim ostatecznie potwierdzili istnienie tego kontynentu. Dzięki zaawansowanym danym satelitarnym i próbom skalnym, badacze nazwali Zelandię kontynentem. Ten masyw lądowy spełnia kilka kryteriów wymaganych do uznania za kontynent. Jego skorupa jest grubsza i mniej gęsta niż otaczająca go skorupa oceaniczna. Ma wyraźne granice geologiczne oddzielające go od dna morskiego. Co więcej, jego powierzchnia spełnia kryteria wielkości wymagane dla kontynentu. Jeśli cały kontynent mógł pozostać ukryty przez tak długi czas, kto wie, co jeszcze jest do odkrycia? Podwodny wulkan pokryty gigantycznymi jajami. W ramach przełomowej ekspedycji kierowanej przez biologa morskiego dr Charisse Dupri z kanadyjskiego Ministerstwa Rybołówstwa i Oceanów, badacze wyruszyli, aby zbadać pozornie uśpiony wulkan pod lodowatymi wodami Pacyfiku. Ku ich zdumieniu odkryli, że ten podwodny wulkan, znany jako Podmorska Góra, nie tylko był aktywny, ale również wyrzucał gorące, bogate w minerały płyny. Co jednak najbardziej zaskoczyło zespół, to szczyt wulkanu, który był usiany olbrzymimi jajami. Te jaja należały do białopłetwych płaszczek, gatunku głębinowego spokrewnionego z rekinami i rajami. Każde jajo, zwane również sakiewką syreny, miało około 46 cm długości. Okazało się, że wulkan był gigantycznym przedszkolem dla tych stworzeń z szacowaną liczbą od kilkuset tysięcy do miliona jaj rozrzuconych na szczycie. Kto by pomyślał, że tak nieprzyjazne środowisko może być miejscem, gdzie życie kwitnie? Chcesz więcej takich ciekawostek? Subskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia, aby nie przegapić żadnych nowych odcinków. 7000-letnia starożytna autostrada odkryta na dnie morza. W roku 2023 archeolodzy dokonali fascynującego odkrycia na dnie Morza Adriatyckiego u wybrzeży chorwackiej wyspy prehistorycznej autostrady, która liczy sobie około 7000 lat. Droga ta została odkryta przez archeologów z Uniwersytetu w Zadarze w Zatoce Grina, niedaleko chorwackiej wyspy Korczula. Droga, pogrzebana pod warstwami mułu morskiego, znajduje się na głębokości około 5 metrów pod wodą. Uważa się, że została ona zbudowana przez neolityczną kulturę Hvar, która kwitła na tych terenach między 6000 a 3000 lat przed naszą erą. Droga ma około 4 metrów szerokości i jest zbudowana z precyzyjnie ułożonych płyt kamiennych. Naukowcy uważają, że służyła ona jako połączenie między wyspą Korczula a starożytną sztuczną wyspą, która niegdyś była tętniącą życiem osadą. Datowanie radiowęglowe drewna znalezionego w pobliżu sugeruje, że osada ta pochodzi z około 4900 lat przed naszą erą. Co jest fascynujące, to fakt, że budowa takiej drogi świadczy o zaawansowanych umiejętnościach inżynierskich i wiedzy na temat obróbki kamienia, które wyprzedzały swoje czasy. Naukowcy kontynuują eksplorację tego miejsca, odkrywając więcej na temat ludzi, którzy zbudowali tę drogę i ich stylu życia.
oznacza to, że przyszłe badania mogą ujawnić jeszcze więcej o tej intrygującej, 7-tysięcznej autostradzie. Historyczny wrak statku z epoki brązu. Latem 1982 roku lokalny nurek Gombek o imieniu Memt odkrył coś niezwykłego u wybrzeży Uluburun, niedaleko wyspy Kos, na południowym zachodzie Turcji. Odkrył wrak statku datowany na koniec XIV wieku przed naszą erą. Ten statek, znany jako Uluburun, okazał się jednym z najstarszych i najbogatszych wraków, jakie kiedykolwiek odkryto. Mierzący około 15 do 16 metrów długości, statek zbudowany był techniką skorupową, z użyciem czopów i wpustów, podobnie jak późniejsze greckie i rzymskie jednostki. Zbudowano go z cedru libańskiego i dębu, materiałów znanych ze swojej trwałości. Jednak nie tylko konstrukcja statku była wyjątkowa, także jego ładunek był przełomowy. Statek przewoził ponad 20 ton towarów, w tym największą kolekcję surowców z epoki brązu, jaka kiedykolwiek została znaleziona, wystarczających do wyprodukowania około 11 ton brązu. Miedź pochodziła głównie z Cypru, a najnowsze badania wykazały, że cyna pochodziła z Uzbekistanu i Turcji. Na pokładzie znaleziono również złote skarabeusze z Egiptu, miecze minojskie, biżuterię kananejską i kość słoniową z Afryki. Odkryto także ceramikę, żywność i narzędzia dla załogi. Konstrukcja statku i jego ładunek czynią ten wrak jednym z najważniejszych odkryć w historii archeologii morskiej. Perfekcyjnie równe dziury na dnie oceanu. Niedawno naukowcy na pokładzie statku badawczego Okeanos Explorer, należącego do amerykańskiej agencji NOAA, odkryli serię zagadkowych, idealnie równych dziur na dnie oceanu, których pochodzenie wciąż pozostaje tajemnicą. Dziury układają się w proste linie i są równomiernie rozstawione, a wokół nich znajdują się małe kubki osadu, co sugeruje, że zostały wykopane przez coś. Wyglądają jak coś stworzonego przez człowieka i łatwo byłoby to uznać za dzieło ludzkie, gdyby nie fakt, że te fascynujące dziury zostały znalezione na głębokości około 2600 metrów pod powierzchnią oceanu w pobliżu grzbietu śródatlantyckiego, najdłuższego łańcucha górskiego na świecie. Jest to w dużej mierze niezbadany obszar, więc wciąż wiemy o nim bardzo niewiele. Niektórzy naukowcy spekulują, że za te dziury może być odpowiedzialny nieznany organizm morski, który wykorzystuje je jako część swojego siedliska lub jako sposób zdobywania pożywienia. Inni sugerują, że naturalne procesy geologiczne, a nawet uciekające gazy spod dna morskiego, mogą być przyczyną tego zjawiska. Do dziś nie udało się jednak ustalić ostatecznej odpowiedzi. Rekin grenlandzki może żyć ponad 250 lat, a naukowcy sądzą, że może odkryć tajemnicę długowieczności u ludzi. Rekiny grenlandzkie są znane ze swojego powolnego wzrostu w lodowatych siedliskach. Te rekiny rosną mniej niż centymetr na rok, a osiągnięcie dojrzałości zajmuje im ponad 100 lat. Naukowcy zastosowali datowanie radiowęglowe, aby określić wiek tych rekinów, ujawniając, że mogą żyć co najmniej 272 lata, a niektóre szacunki sugerują, że ich długość życia może przekraczać 400 lat. Przez długi czas ta długowieczność była zagadką. Niedawno jednak naukowcy odkryli tajemnicę długiego życia rekinów grenlandzkich. Badania wskazują, że rekiny te mają niezwykle stabilny metabolizm. W przeciwieństwie do większości zwierząt, aktywność metaboliczna ich mięśni nie zmienia się znacząco z wiekiem. Ta stabilność metabolizmu może być kluczowym czynnikiem ich długowieczności. Naukowcy mają nadzieję, że dzięki zrozumieniu wzrostu rekinów grenlandzkich uda się wydłużyć również nasze życie. Badania nad ich stabilnymi procesami metabolicznymi mogą pomóc w opracowaniu nowych strategii walki z chorobami związanymi z wiekiem, szczególnie w zakresie zdrowia układu krążenia. Enzymy, które pozostają aktywne u tych rekinów nawet w podeszłym wieku, mogą dostarczyć wskazówek do opracowania terapii, które utrzymają zdrowie serca i ogólną witalność u ludzi. Niestety przyszłość rekina grenlandzkiego jest niepewna. Ze względu na długi czas osiągania dojrzałości, około 150 lat, są one podatne na zmiany środowiskowe. Podobał Ci się ten temat? Zostaw łapkę w górę, żeby dać nam znać i pomóc w tworzeniu jeszcze ciekawszych filmów. Największa roślina na świecie. Gdybym poprosił Cię o wyobrażenie sobie największej rośliny na świecie, co byś zobaczył?
Zakładam, że z pewnością nie ogromną ławicę podwodnych traw morskich. Jednak dziś ta gigantyczna roślina, rozciągająca się na imponujące 112 km pod niemorskim zatoki Rekina, jest uznawana za największą żyjącą roślinę na świecie. Jak to możliwe, że jedna roślina może mieć tak duże rozmiary, skoro wygląda jak zbiór różnych roślin? Okazuje się, że każda z tych roślin jest w rzeczywistości jednym gigantycznym organizmem. Naukowcy z Uniwersytetu Zachodniej Australii dokonali tego przełomowego odkrycia, badając to, co początkowo uważali za kilka łąk trawy morskiej. Jednak testy genetyczne wykazały, że cały obszar to jedna ogromna roślina, która rozmnażała się przez klonowanie przez około 4500 lat, aż pokryła obszar 112 km. Zdolność tej trawy morskiej do klonowania jest dość rzadka w świecie zwierząt, ale bardziej powszechna wśród roślin, grzybów i bakterii. To rozmnażanie wegetatywne pozwoliło jej przetrwać w różnych warunkach środowiskowych, które byłyby wyzwaniem dla innych roślin. Na szczęście ta ogromna roślina wspiera lokalny ekosystem, zapewniając schronienie i pożywienie dla wielu gatunków morskich, w tym żółwi, delfinów, dugongów, krabów i ryb. Dodatkowo trawy morskie są kluczowe dla utrzymania zdrowych ekosystemów morskich. Oczyszczają wodę, stanowią znaczące pochłaniacze dwutlenku węgla i wspierają różnorodność biologiczną. Pytanie, czy ten prehistoryczny olbrzym nadal żyje w naszych oceanach, pozostawało tajemnicą. Ostatnio naukowcy są przekonani, że w końcu znaleźli odpowiedź na temat jego istnienia. Megalodon przemierzał oceany około 23 do 3,6 miliona lat temu w okresach miocenu i pliocenu. Ten kolosalny drapieżnik jest porównywalny do dzisiejszych rekinów, jednak różnica polega na jego niesamowitych rozmiarach, mógł osiągać nawet 18 metrów długości. Jego szczęki były w stanie wywierać siłę nacisku wynoszącą od 480 do ponad 2000 kilonewtonów, jedną z najsilniejszych kiedykolwiek zarejestrowanych w historii. Nic dziwnego, że potrafił zadawać tak potężne ugryzienia, mając zęby, które mogły rosnąć na długość aż 7 cm. Oficjalnie uważa się, że megalodon wymarł. Dlaczego? Te giganty nie były w stanie przystosować się do zmieniającej się planety. Ziemia zaczęła się ochładzać, a poziom mórz opadł, zmniejszając powierzchnię ciepłych, płytkich wód przybrzeżnych, które preferowały te drapieżniki. Strata siedlisk prawdopodobnie przyczyniła się do ich wymarcia. Kolejnym czynnikiem była konkurencja z innymi drapieżnikami, takimi jak żarłacz biały, który pojawił się w tym samym czasie i rywalizował o podobną zdobycz. Mimo że niektórzy nadal wierzą, że megalodon wciąż zamieszkuje nasze oceany, naukowcy przedstawiają jednoznaczny werdykt. Megalodony już nie istnieją. Gdyby megalodon wciąż żył, spodziewalibyśmy się znaleźć dowody, takie jak świeże zęby, szczątki lub obserwacje. Jednak wszystkie znaleziska kopalne pochodzą sprzed co najmniej 3,6 miliona lat. To prawda, że wciąż nie zbadaliśmy najciemniejszych i najgłębszych zakątków oceanu, ale istnieje niewielka szansa, że megalodon ukrywa się w głębinach. Dlaczego? Jednym z kluczowych powodów byłoby pożywienie. Drapieżnik o rozmiarach megalodona potrzebowałby ogromnej ilości jedzenia, głównie dużych morskich ssaków, takich jak wieloryby. Współczesne ekosystemy oceaniczne z pewnością wykazywałyby znaczne oznaki obecności tak ogromnego drapieżnika, ale nie ma na to żadnych dowodów. Niektórzy spekulują, że megalodony mogą przetrwać w głębokich rowach oceanicznych, jednak te środowiska nie oferują wystarczająco dużej zdobyczy, aby utrzymać tak ogromnego drapieżnika. Warunki w głębokich wodach również nie są odpowiednie dla stworzeń przystosowanych do cieplejszych, płytszych wód. Choć idea żyjącego megalodona jest fascynująca i zainspirowała liczne filmy oraz mity, naukowy konsensus jest jasny – megalodon wymarł. Ale hej, kiedyś sądzono, że dziobak to wymyślone stworzenie, a jednak naukowcy sami się wtedy pomylili, więc kto wie, co przyniesie przyszłość? Zaginione miasto – pole hydrotermalne. W ostatnich latach badacze odkryli podwodne zaginione miasto. Jednak nie jest to zwykłe miasto. To miasto składa się z kominów hydrotermalnych i znajduje się na grzbiecie śródatlantyckim, jednej z najbardziej tajemniczych i zagadkowych części oceanów świata. Znaną jako pole hydrotermalne zaginionego miasta, tę unikalną formację odkryto około 700 metrów pod powierzchnią morza, na zboczach podwodnej góry zwanej Atlantyda.
W przeciwieństwie do typowych kominów hydrotermalnych, które są napędzane aktywnością wulkaniczną, kominy zaginionego miasta są zasilane procesem zwanym serpentynizacją, reakcją między wodą morską a skałami płaszcza ziemskiego. Teren tego niezwykłego miasta jest zdominowany przez ogromne karbonatowe kominy, z których niektóre osiągają wysokość 60 metrów, co sprawia, że zaginione miasto wygląda niczym z innej planety. Zaginione miasto fascynuje naukowców nie tylko ze względu na swoją unikalną geologię i chemię, ale także z powodu swoich potencjalnych implikacji dla badań nad początkiem życia na Ziemi, a być może także na innych planetach. Proste składniki niezbędne do życia, skały, woda i energia chemiczna są tutaj obfite. To oznacza, że środowisko zaginionego miasta jest podobne do warunków, jakie mogą istnieć na innych planetach w naszym Układzie Słonecznym, co czyni to miejsce idealnym do badań nad tym, jak życie mogłoby powstać na planetach takich jak Europa, Księżyc Jowisza czy Enceladus, Księżyc Saturna. Jeśli ten film Cię wciągnął, koniecznie oglądaj dalej. Czeka na Ciebie jeszcze więcej niesamowitych faktów. Zatopione miasto Dwarka. Według hinduistycznej mitologii Dwarka była wspaniałym miastem zbudowanym przez Pana Krysznę na zachodnim wybrzeżu Indii. Opisywano ją jako miasto pełne wspaniałych pałaców, ogrodów i świątyń, często nazywane Złotym Miastem. Legenda mówi, że po odejściu Pana Kryszny ze świata śmiertelników miasto napotkało katastrofę, która doprowadziła do jego zatonięcia w Morzu Arabskim. To wydarzenie uważa się za początek epoki Kali-Yuga w hinduistycznej kosmologii. Poszukiwania zatopionej Dwarki zaczęły się na poważnie w latach 30. XX wieku i znacznie przyspieszyły dzięki podwodnym wykopaliskom prowadzonym w latach od 1983 do 1990 roku przez archeologa morskiego dr S.R. Rao i jego zespół. Ekspedycje te odkryły dobrze zaplanowane miasto z umocnionymi fundamentami, blokami kamiennymi, filarami, a nawet starożytnymi artefaktami, takimi jak ceramika i monety. Znalezione dowody materialne potwierdzają istnienie starożytnego miasta, które odpowiada opisom zawartym w tekstach historycznych. W ostatnich latach naukowcy, korzystając z zaawansowanych technologii, takich jak sonar boczny oraz podwodne kamery, zmapowali podwodne struktury Dwarki. Badania te dostarczyły oszałamiających obrazów zatopionych murów, głębin i innych pozostałości starożytnego miasta. Odkrycia te nie tylko potwierdziły wiele historycznych opowieści, ale także wzbudziły nowe zainteresowanie archeologią morską. Odkrycie 19 tysięcy podwodnych wulkanów. W roku 2023 naukowcy ogłosili niewiarygodne odkrycie tysiące podwodnych wulkanów. Zespół oceanografów z Instytutu Oceanografii Scripps we współpracy z badaczami z Narodowego Uniwersytetu Chungam oraz Uniwersytetu Hawajskiego skorzystał z danych pochodzących z kilku satelitów radarowych, w tym satelity CryoSat-2 Europejskiej Agencji Kosmicznej i satelity francusko-indyjskiego SARAL. Dzięki temu odkryto 19 tysięcy wcześniej nieznanych podwodnych wulkanów, znanych również jako góry podmorskie, rozsianych po dnie morskim. Dlaczego te wulkany są tak ważne? Otóż góry podmorskie powstają w wyniku aktywności wulkanicznej i mogą wznosić się na wysokość kilku tysięcy metrów nad dnem oceanu. Odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu prądów oceanicznych oraz ekosystemów morskich. Gdy prądy oceaniczne napotykają te podwodne góry, są zmuszane do uniesienia się, co powoduje wynoszenie na powierzchnię bogatej w składniki odżywcze zimnej wody, która podtrzymuje zróżnicowane formy życia morskiego. Zrozumienie rozmieszczenia i morfologii tych wulkanów pozwala naukowcom lepiej pojąć tajemnice oceanów, co może prowadzić do kolejnych przełomowych odkryć w przyszłości. Włókna mikroplastiku odkryte w najgłębszych punktach oceanu. Naukowcy z Uniwersytetu Newcastle przeprowadzili badanie, w którym zbadali obunogi, małe stworzenia przypominające krewetki z sześciu najgłębszych rowów oceanicznych, w tym z rowu Mariańskiego, najgłębszego punktu na Ziemi. Ku zaskoczeniu, w każdym zbadanym obunogu z rowu Mariańskiego odkryto włókna mikroplastiku. We wszystkich badanych rowach 72% obunogów spożyło przynajmniej jeden fragment plastiku.
Mikroplastiki to małe cząsteczki plastiku, mniejsze niż 5 mm, pochodzące z różnych źródeł, takich jak rozpad większych odpadów plastikowych czy uwalnianie włókien syntetycznych z ubrań podczas prania. Te cząsteczki są tak małe, że mogą podróżować na ogromne odległości dzięki prądom oceanicznym, a nawet być przenoszone przez wiatr. Spożywanie mikroplastiku stwarza poważne zagrożenie dla organizmów morskich. Dla obunogów jedzenie włókien plastikowych może być szczególnie szkodliwe, ponieważ te niestrawne cząstki mogą zapełnić ich żołądki, dając im fałszywe poczucie sytości, co może prowadzić do zagłodzenia. Nawet w najgłębszych częściach oceanu, gdzie nigdy nie dociera światło słoneczne, śmieci wytworzone przez człowieka zostawiają swój ślad. To zanieczyszczenie nie tylko wpływa na małe stworzenia żyjące w tych głębinach, ale może mieć także wpływ na większe zwierzęta, a ostatecznie nawet na ludzi, poprzez spożywanie owoców morza. Odkrycie to jest wezwaniem do działania dla nas wszystkich, by zmniejszyć nasz plastikowy ślad i chronić cenne ekosystemy naszej planety. Nie zapomnij subskrybować. Dołącz do naszej społeczności, by być na bieżąco z najnowszymi odkryciami. Tajemnicze ślady kopyt na dnie oceanu. W roku 2013 naukowcy eksplorujący wybrzeże Nowej Zelandii natknęli się na coś niezwykle zagadkowego na dnie morza, ślady przypominające kopyta. Tak, dobrze słyszeliście. Ślady kopyt pod wodą. Odkrycia dokonali badacze z Narodowego Instytutu Wody i Badań Atmosferycznych Nowej Zelandii, około 450 metrów pod powierzchnią, w pobliżu podwodnego grzbietu. Najbardziej zdumiewające było to, że nie znaliśmy żadnych morskich stworzeń, które mogłyby pozostawić takie ślady. Dopiero niedawno naukowcy ustalili, jakie zwierzę jest odpowiedzialne za te dziwne znaki. Winowajcą okazała się głębinowa ryba znana jako grenadier, zwana również ogonem szczura. Ten mały stwór ma charakterystyczny kształt głowy z długim pyskiem i rozciągliwymi szczękami, idealnymi do kopania w dnie morskim w poszukiwaniu pożywienia. Podczas poszukiwania jedzenia gryzie muł, pozostawiając ślady, które, jak się domyślacie, przypominają małe odciski kopyt. Zrozumienie, w jaki sposób grenadiery i inne głębinowe gatunki oddziałują ze swoim środowiskiem, pomaga naukowcom poskładać złożoną układankę oceanicznych ekosystemów. Rzadki gatunek rekina, rekin wielkogębowy. Jeden z najbardziej zagadkowych gatunków rekinów to rekin wielkogębowy. Po raz pierwszy odkryto go u wybrzeży Hawajów i od tamtej pory fascynuje on naukowców. Rekina tego odkryto zupełnie przypadkowo, gdy jeden osobnik zaplątał się w kable badawcze amerykańskiego statku marynarki wojennej. To niespodziewane zdarzenie ujawniło wcześniej nieznany gatunek, a od tego czasu odnotowano mniej niż 100 spotkań z tym rekinem, co czyni go jednym z najrzadszych rekinów na świecie. Najbardziej uderzającą cechą rekina wielkogębowego jest jego ogromna paszcza, która może osiągnąć nawet 1,20 metrów szerokości. Ta wielka paszcza jest wyposażona w do 50 rzędów drobnych zębów w szczęce górnej i 75 rzędów w szczęce dolnej, co doskonale pasuje do jego stylu życia, polegającego na filtrowaniu wody w poszukiwaniu pożywienia. Głowa rekina jest duża i bulwiasta, co przyczynia się do jego charakterystycznego wyglądu. Mogą dorastać do 5,5 metra długości i ważyć około 1250 kg, co czyni je jednym z większych gatunków rekinów. Rzadko spotykamy ten gatunek, ponieważ zamieszkuje głębokie wody, zazwyczaj na głębokościach od 150 metrów do 4,5 tysiąca metrów. Dlatego do dziś rekin wielkogębowy pozostaje jednym z najbardziej zagadkowych stworzeń oceanu, a jego zachowanie i ekologia wciąż kryją wiele tajemnic. Naukowcy odkrywają dziury na dnie Morza Północnego. Morze Północne, położone między Wielką Brytanią a kontynentem europejskim, usiane jest milionami małych krateropodobnych dziur. Te formacje zostały po raz pierwszy zauważone podczas projektów mapowania dna morskiego, jednak ich pochodzenie pozostaje niejasne. Na początku naukowcy spekulowali, że mogą one być wynikiem erupcji gazu, podwodnych osuwisk lub działalności pradawnych lodowców. Zespół geologów z kilku instytucji, w tym Uniwersytetu w Cambridge oraz Norweskiego Instytutu Geologicznego, przeprowadził szczegółowe badanie z wykorzystaniem zaawansowanego sonarowego mapowania i analizy osadów.
odkryli, że te dziury są pozostałościami po starożytnych eksplozjach metanu, które miały miejsce około 12 tysięcy lat temu pod koniec ostatniej epoki lodowcowej. Podczas ostatniej epoki lodowcowej znaczna część Morza Północnego była pokryta lodem. Gdy klimat się ocieplał, a lód zaczął topnieć, uwięziony w osadach dna morskiego metan zaczął gromadzić ciśnienie. Ostatecznie ciśnienie stało się zbyt duże, co doprowadziło do gwałtownych erupcji metanu, które wystrzeliły przez dno morskie, tworząc kratery, które widzimy dzisiaj. Możemy sobie wyobrazić ten proces podobnie jak w przypadku bąbelków gazu w napoju gazowanym, gdy potrząśniemy butelką, a następnie ją otworzymy. Daj nam znać, że doceniasz naszą pracę. Zostaw łapkę w górę, to motywuje nas do dalszych badań. Ogromny ocean pod powierzchnią Ziemi. Wcześniej w tym roku naukowcy ogłosili odkrycie ogromnego oceanu znajdującego się pod powierzchnią Ziemi. Jak różni się on od oceanów, które znamy? Otóż ten olbrzymi rezerwuar wody ukryty jest pod skorupą ziemską i jest trzykrotnie większy od oceanów znajdujących się na powierzchni. Naukowcy odkryli ten ukryty zbiornik wody na głębokości około 400 metrów pod powierzchnią, w strefie przejściowej między górnym a dolnym płaszczem Ziemi. Mimo że nazywany jest oceanem, woda w tym miejscu nie występuje w postaci płynnej. Zamiast tego jest uwięziona w strukturze krystalicznej minerału zwanego ringwoodytem, który działa jak gąbka. Ten minerał może przechowywać znaczną ilość wody, około 1,5% jego masy to woda. Może wydawać się, że to niewiele, ale biorąc pod uwagę ogromne rozmiary strefy przejściowej, składa się to na rezerwuar trzykrotnie większy niż wszystkie oceany na powierzchni Ziemi razem wzięte. Odkrycia dokonano dzięki użyciu sejsmometrów do badania fal wywołanych trzęsieniami Ziemi. Fale te przemieszczają się przez wnętrze Ziemi, dostarczając informacji o skałach i minerałach, które napotykają po drodze. Jak to odkrycie zmienia nasz sposób postrzegania planety? Obecność tak ogromnego rezerwuaru sugeruje, że woda na Ziemi mogła pochodzić z wnętrza planety, a nie tylko została dostarczona przez komety i asteroidy. Chcesz więcej takich treści? Zostaw suba i napisz w komentarzu, o czym chcielibyście zobaczyć kolejny film. Kolonia ryb lodowych. W styczniu 2022 roku badacze z Instytutu Alfreda Wegenera w Niemczech dokonali niesamowitego odkrycia podczas eksploracji szelfu lodowego Filchnera A w południowej części Morza Weddella, używając systemu kamer umieszczonych na płetwie ropuchy. Znaleźli ogromną kolonię lęgową Neopagetopsis aionach, czyli po prostu ryb lodowych. Ta kolonia rozciąga się na obszarze około 93 km2 i zawiera około 60 milionów aktywnych gniazd, co czyni ją największą znaną kolonią rozrodu ryb na świecie. Każde gniazdo w tej ogromnej kolonii składa się z płytkiego zagłębienia wyrzeźbionego w dnie morskim, otoczonego małymi kamieniami. Typowe gniazdo może zawierać około 1700 jaj, które dorosła ryba lodowa strzeże. Dlaczego to odkrycie jest tak ważne? Kolonia ryb lodowych odgrywa kluczową rolę w lokalnym ekosystemie. Szacuje się, że biomasa tej kolonii wynosi około 60 tysięcy ton, co czyni ją istotnym źródłem pożywienia dla drapieżników, takich jak foki Weddella, które spędzają znaczną ilość czasu na nurkowaniu w pobliżu kolonii, aby polować na te ryby. Badacze pozostawili systemy kamer, aby nieustannie monitorować gniazda ryb lodowych aż do powrotu statku badawczego. Te ciągłe obserwacje pomogą naukowcom zrozumieć dynamikę kolonii lęgowej oraz sposób, w jaki współdziała ona ze swoim środowiskiem w dłuższej perspektywie. Zebrane dane wspierają starania o ustanowienie morskiego obszaru chronionego w ramach Międzynarodowej Konwencji o ochronie żywych zasobów morskich Antarktyki.